Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem zaprezentować bardzo ładną przyczepę znanej francuskiej przemysłowej marki Metr, producenta przyczep i rozrzutników przemysłowych francuskich. Przyczepa z 2017 roku w stanie takim, jakby to powiedzieć, jakby ktoś ją kupił i zapomniał, że ją kupił i zapomniał jej używać. Cała w oryginalnym stanie, żaden element nie odnawiany ani nie odmalowywany ponownie. Posiada dowód rejestracyjny, bez problemu można ją zarejestrować. Jak wygląda i funkcjonuje, zobaczcie sami. Podłączone mamy tutaj kable do świateł, przewód hamulcowy, przewód do wywrotu i dwa przewody do otwierania hydrauliczne tylnej burty. Stopka hydrauliczna, reserowany dyszel, piękna rama, nigdzie nie pęknięta, nieuszkodzona, niezarysowana nawet. Po prostu maszyna w prześwietnym stanie, w wyjątkowym stanie, jak na używaną maszynę. Dodatkowo drabinka do wchodzenia, nadstawka, ogumienie również w bardzo dobrym stanie. Mamy tutaj Allianz w rozmiarze 385x65R22,5. Naprawdę piękna, piękna to naprawdę, nawet by można powiedzieć, słabe określenie dla tej przyczepy. Po prostu przepiękna, świetna, prześwietna przyczepa w oryginalnym stanie, pełnym, działającym oświetleniem roboczym. Tu jeszcze kogucik w środku, bełka zakupiona u dealera. Wszystko tutaj, co widzicie, to jest oryginalny stan maszyny. Żaden element nie jest odnawiany. Hamulce hydrauliczne na jedną i drugą oś, które działają świetnie. Tutaj dane techniczne. Producent, rocznik 2017. Jak widzicie, maszyna ma ładowności 12 ton, 15 metrów sześciennych i naprawdę jest w świetnym, prześwietnym, wyjątkowym stanie, tak jakby ktoś zapomniał jej używać. Tutaj posiada luft do zboża. W środku nawet z podłogi farba jeszcze nie zlazła. Burta walcowana, wzmacniana. Wykipruję przyczepkę, żeby pokazać, jak wygląda ramowo i jak się w środku ma. Podniosłem na razie tylną burtę. Burta podnosi się bardzo wysoko. Pozwala bez problemu na zrzut nawet dużego ładunku szczubem, jakby obornika na przykład, albo czegoś innego, co wystaje, co jest napakowane. I tu środeczek, nawet burchla jakiegoś nie ma, żadnego wgniatku, załamania dołka. No po prostu świetna, wyjątkowo świetnie utrzymana maszyna, naprawdę niedużo używana, sądząc po zużyciu lakieru wewnątrz przyczepy. Wykiprujemy teraz przyczepkę.
rama elegancka, gruba. Siłownik dzielony na cztery. Już żeśmy wykiprowali. Zobaczcie, jak to tu wszystko od spodu wygląda. Zero korozji, zero rdzy, nawet centki. Rama, stan idealny. Dyszelek reserowany, śruby, wszystko zalane oryginalnie. Hamulce, osie, resor. Oczywiście siłownik, zero zapocenia jakiegokolwiek, nic, nawet odkurzu żadnego nie ma, co by się mógł przypocić. Wszystko jest tutaj suchutkie, piękne. Po prostu świetna, markowa, mocna maszyna. Nie żaden jakiś tam zrób to sam, mam, a zrobię to sam. Świetnie to wszystko wygląda. Zobaczcie, jak wysoko podnosi, jak bez problemu można usunąć z przyczepy towar, czy przez luft wysunąć, wysypać zboże do jakiegoś podajnika. Po prostu maszyna w świetnym stanie i tyle. Burta nawet tutaj od tyłu nie poobdzierana. No i tutaj zobaczcie w środek, jak w farbie wygląda. Tutaj tylko tył delikatnie troszkę przytarty kolorystycznie, a tak to wszystko jest na miejscu. Przewodziki, hydraulika, wszystko suchutkie. Kogutek, bełka. I to, co mówię, nie jest to gołosłowie. Po prostu maszyna, przyczepa cała w świetnym, prześwietnym, oryginalnym stanie. Brać i się śmiać. Nawet zaczep niewydarty. Mamy jeszcze drugą przyczepkę taką w podobnym stanie z 2020 roku, albo z 19 roku, zarejestrowaną po raz pierwszy w 2020 roku, której sami używaliśmy. Jest tak samo w prześwietnym stanie. To jest tam ta czarna przyczepa. Jest u nas w ogłoszeniach ta przyczepka, jest też filmik. Naprawdę też świetna przyczepa. Sam raz jak na żniwa do zboża. Co? Zamykam, składam. Fajnego John Deere'ka tutaj mamy, 6105M. Składamy przyczepkę. Wziąłem na wolny spływ. Jednym słowem, jakbym miał kasę, sam bym sobie taką kupił. Tutaj też jest blacha, którą można odkręcić i wtedy widzimy, co jest w środku. Zamykam. Zamknięta burta. Tak to całe cudo wygląda. Zapraszam do oględzin i do zakupu w tygodniu do godziny 17, w sobotę od 10 do 14.
Pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!